Acer Negundo, który jest bardzo uszkodzony przez różne grzyby. Tu jest dziupla, która jest, no jakieś śmieci w tej dziupli są, a tutaj mamy piękny Chondrostereum purpureum, które zjada powoli, rozkłada tkankę. Widzimy, skoro już drzewo tu jakieś ma guzowatości, natomiast tu widzimy to Chondrostereum idzie nawet tam wyżej, bo tam widzimy też, czyli widzimy, że grzyb już zaatakował całe drzewo i tkanki się przemieszczają pod korą. To jest dla nas taki symptom, znak, że drzewo należałoby rozważyć o usunięcie tego drzewa, które po prostu kiedyś może zagrażać i spaść komuś na samochód w przyszłości. Takie tu otwory są, jakieś dziury. Mm-hmm.